Co jest powodem tak wielu rozwodów w dzisiejszym świecie? Dlaczego tak wielu ludzi rezygnuje z więzi sakramentalnej? Czy nie jest to czasem zatwardziałość? Jezus wyjaśnia w dzisiejszej Ewangelii, czym jest zatwardziałość serca. Jak ważne, aby przyjmować Boże Słowo w pokorze. Jak ważne jest, aby zasłuchiwać się w tym Bożym Słowie. Chciałbym Wam dzisiaj o tym, moi drodzy, opowiedzieć. Moi drodzy, ze względu na zatwardziałość serca Panu Bogu trudno do nas dotrzeć. Chciałby nas niejednokrotnie czegoś nauczyć, ale nie jest w stanie tego uczynić, bo nie jesteśmy gotowi, aby Go słuchać. To dotyczy nie tylko małżeństwa, jego konsekwencji w życiu codziennym. Dotyczy również naszej pobożności, naszej wiary, jej praktykowania, zasad moralnych i etycznych, miłości bliźniego, definicji chociażby, kto jest naszym bliźnim. Czy znamy jego nakazy w tych kwestiach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy je szanujemy? Bywa, że tak. Im głębsza jest nasza wiara, tym bardziej trzymamy się jego zasad, ale dotyczy to niestety mniejszości z nas. Większości ochrzczonych wydaje się, że mają prawo sami określać granice nakazów bożych, korygować je w zależności od humoru, potrzeby, dostosowywać, jak to często mówią, do dzisiejszego nowoczesnego świata. Ale może i z nami wcale nie jest tak dobrze. Ile to razy już nie usłuchaliśmy Pana Boga. Jakże często mamy własne teorie, własne pomysły na każdą z tych sfer życia, o których przed chwilą powiedziałem. Może zatwardziałość serca to również i nasz problem. Dzisiejsza Ewangelia koncentruje się na życiu małżeńskim i przypomina o jedności małżonków i nierozerwalności związku. Czy młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak ważną decyzję podejmują w czasie sakramentu małżeństwa? Czy rozumieją, że jest to decyzja rezygnowania z siebie, ze swoich aspiracji, aby odtąd budować razem i szukać wspólnych celów? Czy zdają sobie sprawę z tego, że ich podstawowym zadaniem od tej pory będzie szukanie szczęścia współmałżonka, a za moment również i szczęścia dzieci? Mam wrażenie, że nie zawsze młodzi ludzie startują do wspólnego życia z taką właśnie świadomością. Czy kapłan im tego nie powiedział w czasie przygotowań do sakramentu małżeństwa? Oczywiście, że powiedział. Dokładnie i jasno. Problem w tym, że człowiek bardzo często już nie słucha, bo człowiek wie lepiej. Skoro trzeba uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu, zrobimy to, mówią narzeczeni, ale przyjąć słowa kapłana, a przez niego słowa Chrystusa, to już oddzielna kwestia. Ponownie docieramy do zatwardziałości serca. Jestem przekonany, że to jest podstawowy powód klęski wielu małżeństw, które rozwiodły się, kończąc życie sakramentalne. Tego słowa używa również dzisiejsza Ewangelia. Człowiek o sercu zatwardziałym widzi tylko czubek swojego nosa. Nawet Panu Bogu ciężko do niego trafić. A co dopiero człowiekowi? Zatwardziałość serca prowadzi do egoizmu i pychy, do przekonania o swojej wyjątkowości i nieomylności. Gdy człowiek jest skoncentrowany na sobie, gdy jest skoncentrowany na swoich potrzebach, trudno o przebaczenie, trudno o przyznanie się do winy, kompromis, który pozwala spotkać się w połowie drogi. Do człowieka, któremu wydaje się, że ma zawsze rację, nie dotrze prawda, że wcale tak nie jest. Racja może być dokładnie po środku, a czasami również i po stronie współmałżonka. Człowiek o zatwardziałym sercu nie chce i nie umie słuchać. I dlatego zawsze będą problemy w komunikacji z drugą osobą. Brak komunikacji to również brak wiedzy. Brak wiedzy o współmałżonku, o jego potrzebach i oczekiwaniach. To zdecydowanie oddala ludzi od siebie. Chrystus mówi dzisiaj do nas w swoim słowie: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Na tej drodze On sam chce być naszym umocnieniem. Dzisiaj pragnie powiedzieć wszystkim małżonkom: wytrwajcie w miłości mojej, proszę o was, posilajcie się moim ciałem, aby miłość wasza wzrastała. Czy święte małżeństwa się zdarzają? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Sam znam takich całkiem sporo. Dziś chciałbym przywołać przykład błogosławionych Marii Alojzego Quattrocchi. To pierwsza w historii para małżeńska, wspólnie wyniesiona na ołtarze. Ich problemy nie są problemami z poprzedniej epoki. Obciążająca praca, wychowanie czwórki dzieci, różnica charakterów, teściowa za ścianą, a do tego dwie wojny światowe. Wydawać by się mogło, że to małżeństwo się nie uda, że nie powinno się udać. Maria i Alojzy mówią coś przeciwnego, przyznając, że byli szczęśliwi przez 46 lat wspólnego życia. Jak to zrobili? Od początku małżeństwa stawiali sobie za cel świętość i sobie o tym celu przypominali. Ta świadoma decyzja przekładała się na szczegóły codziennego życia. Stres, przemęczenie, nieobecność współmałżonka to częste problemy wymieniane przez małżeństwa. I te same trudności były udziałem Marii i Luigiego. Jego praca wiązała się z częstymi wyjazdami oraz ogromnym stresem. Maria zajmowała się czwórką dzieci w domu. W tych codziennych trudnościach małżonkowie otwarcie rozmawiali o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, albo pisali do siebie listy, nawet 2 dziennie, albo spotykali się w porze obiadu w domu i z uwagą wsłuchiwali się nawzajem w siebie. Alojzy często pomagał Marii w opiece nad dziećmi, a ona pomagała mu nabrać dystansu do spraw zawodowych. Z listów oraz zeznań świadków przebija się obraz ludzi dobrze zorganizowanych i stawiających granice. Wydzielali czas na modlitwę, na pracę, na wychowanie dzieci, nawet na zaangażowanie charytatywne, odpoczynek i spotkanie ze znajomymi. Nie umniejszali wagi żadnego z tych zajęć, przyjmując zasadę poszukiwania harmonii i spokoju w życiu. Udzielali sobie też rad, wspierali siebie w takim codziennym życiu. Podstawowym źródłem ich mocy były sakramenty, była codzienna komunia święta, częsta spowiedź i świadome czerpanie z sakramentu małżeństwa. Dzięki świadomości nieustannego doświadczania łaski sakramentalnej trwali w Bożej obecności oraz w jedności podczas wszystkich zajęć. Ten sposób przeżywania sakramentu małżeństwa pozwolił im zbudować związek tak szczęśliwy, że aż święty. Dziś są inspiracją dla wielu par małżeńskich. Módlmy się za ich wstawiennictwem w intencji naszych małżeństw, małżeństw z naszej wspólnoty, aby nie dotknęła nas nigdy zatwardziałość serca. Amen.